Myślę, że warto szanować ten punkt, bo zdobyty naprawdę po takim trudnym powrocie do grania i to jest bardzo istotne. A ten piąty set po prostu się źle zaczął, no, dwóch takich błędów. Nie tylko z samym przyjęciem, bo jedno przyjęcie ok, ale mieliśmy utrzymane w górze i uderzyliśmy na pojedynczym bloku z której piłki w aut i później gdzieś konsekwencja poszła. Wiadomo, że oni się napędzili, zaczęli dobrze korzystać z tego, mieliśmy problem ze skończeniem ataku. Ale mówię, cieszę się z tego punktu, bo przy przegranej, gdzie zawsze nie jest to fajne, wróciliśmy do grania, bo to dwa pierwsze sety myśmy przede wszystkim mieli duży problem z grą, z piłki, z boiska i z przyjęciem trochę, ale przede wszystkim z obroną. Myśmy nic nie bronili w tych dwóch setach, więc ciężko jest jakkolwiek rywalizować przy tylko dobrym side-aucie, jeżeli nie możemy rozegrać kontrataku. Bo nie mieliśmy go praktycznie, a to co mieliśmy bardzo małą skuteczność, więc na pewno powrót bardzo fajny i ten punkt na pewno cieszy. Nie udało się oczywiście zwyciężyć, ale mówię teraz, te punkty, trzeba każdy punkt szanować i ja go na pewno bardzo szanuję, bo na pewno się nam przyda. A nigdy nie jestem zadowolony z jednego funtu, bo zawsze nam jeden uszedł, ale tak jesteśmy zadowoleni. W końcu sezonu bardzo ważny punkt zdobyty tutaj w spotku. A myślę, że nie graliśmy bardzo dobrze, nie graliśmy bardzo źle, ale koniecznie to jak trochę wyglądało aż na ilka blackoutów, co sme tam mieli i szkoda tego, no najmä tego w piątym secie.